Cześć, ja jestem Kador, a to jest kolejny gameplay z gry Farmers Dynasty. W dzisiejszym odcinku chciałbym zrobić takie małe porządki na swojej gospodarce, czyli chciałbym powykaszać trawę kosą spalinową oraz powycinać jakieś takie, o, tego typu uschłe krzaki, które rosną tutaj praktycznie wszędzie. Teraz mam taką możliwość, gdyż dodali twórcy do gry piłę łańcuchową. Kosa spalinowa była wcześniej, ale jej nie używałem, więc teraz będzie dobra okazja. Lecz muszę to najpierw kupić, czyli muszę iść tutaj do sklepu. To jest niedaleko, więc sobie zaraz tam skoczę. I ogólnie w dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać naprawdę parę bardzo ciekawych nowości, które zostały w najnowszym patchu wprowadzone. O, to jest akurat nowość z jeszcze poprzedniego patcha, czyli dzik. Ale te zwierzęta to są bardzo niedopracowane, to że one sobie biegają gdziekolwiek, to jeszcze twórcy muszą dopracować. Nieważne, tak czy siak jestem, o, teraz dotarłem do sklepu, to chyba w sumie pierwszy raz to na odcinku wam pokazuję, że tutaj jest John, który sobie, no, sprzedaje różne rzeczy. Good to see you. Can I help you? Ogólnie, on nam na początku rozgrywki może różne rzeczy tam podpowiedzieć, jak ktoś nie wie, bo powie nam, gdzie możemy kupić pojazdy, gdzie możemy kupić nasiona, nawozy i tak dalej, materiały do budowania, więc można go popytać, ale ja chcę z nim po prostu pohandlować. Care to trade? Sure, what do you need? No i dobra, i tu jest mój ekwipunek, a tu jest ekwipunek Johna. Mogę mu jakieś rzeczy sprzedawać, jeżeli mam czegoś za dużo, to wtedy sobie zarobię. Oraz mogę kupować różne rzeczy od Johna, na przykład jakieś pożywienie. W sumie to sobie... kupię sobie jakieś pożywienie, czemu nie? Będzie na później. No i tutaj w ekwipunku John, jak widzicie, ma piłę łańcuchową. Kupię ją sobie. I jeszcze właśnie, no, wykaszarkę, czyli po prostu kosę spalinową. Ją również sobie kupię. Ale John ma jeszcze wędkę, aczkolwiek jej nie będę kupować, bo zostało również do gry wprowadzone łowienie ryb, aczkolwiek nie pokażę tego w tym odcinku, tylko poświęcę temu chyba być może nawet jakiś oddzielny odcinek, może następny. Poza tym jest to jeszcze tak średnio dopracowane, uwierzcie mi, to tak na razie średnio działa, więc jeszcze się wstrzymam z pokazywaniem łapania ryb, więc dzisiaj skupię się głównie na wykaszaniu oraz na wycinaniu tych krzaków oraz tutaj wykaszaniu trawy. Również pokażę właśnie jeszcze sporo innych rzeczy, które zostały w aktualizacji wprowadzone, czyli na przykład, nie wiem, przystanki autobusowe, na przykład możliwość zmiany koloru maszyny i tak dalej, więc ale to pokażę później. Najpierw zajmę się tym, czym miałem się zająć od samego początku, czyli najpierw sobie wezmę może właśnie piłę łańcuchową. O, i trzymam ją teraz jakoś w dłoniach, ale opuszczoną. Nie da się jej tak używać jak w farmingu, że jak wciśniemy lewy tam przycisk myszy, to jej używamy, tylko po prostu podchodzimy do jakiegoś krzaka. O, i ona jest wtedy w automatyczny sposób... Ale czekajcie, coś teraz mi się zepsuło, moment, wezmę na chwilę kosę spalinową. I jeszcze raz piłę. O, teraz jest dobrze, nie wiem czemu on ją tak jakoś nisko trzymał, że ledwo ją było widać. Teraz widać, że trzymamy piłę. No jak podchodzimy do jakiegoś krzaka... O, to on jest automatycznie po prostu ścinany. Ja nic nie klikam, ja tylko podchodzę i... O, wycinam jakiś tam krzak. Można wycinać tego typu schnięte, tego typu chyba też, aczkolwiek ten zostawię, bo nie wygląda jakoś źle. Nie można wycinać jakichś dużych drzew, o. Podchodzę, nie, tego się zrobić nie da, tylko tego typu jakieś małe krzaki. A tego typu drzewo dam radę? Nie, to jest ładne, ten niech tutaj stoi, jego nie chcę wycinać. Dobra, gdzie są jeszcze jakieś krzaki? O, tu jest jakiś krzak. Tak, jakieś to brzydkie, uschnięte, to mi to jest w ogóle niepotrzebne. O, poza odcinkiem żniwa dokończyłem. Więc teraz mogę się skupić na wycinaniu tych krzaków. Tu jest jakiś, to wygląda jak jakiś sad, jak moje drzewka, więc ja ich wycinać raczej nie będę. Dobra, mamy tu już tutaj jeszcze jakieś krzaki. O, tu są w sumie, a nie, to są jakieś takie ozdobne chyba koło domu. To nie, to ich wycinać nie będę. Tutaj są jakieś też, ale to też ozdobne. O, teraz plac zabaw możemy również odnowić. Będę chciał to zrobić w przyszłości. Cały czas się zbieram na odnowę domu i spokojnie zrobię to. Lecz na razie jeszcze takie porządki, czyli wycinanie tych krzaków. Jeszcze przyjdzie czas na właśnie całkowitą odnowę mojego domu. Spokojnie, na pewno będę chciał to zrobić. Ale spróbuję też tego typu krzak wyciąć. O, da się, jak widzicie. No ale tylko dużych drzew się nie da, no bo... No to by było trochę dziwne, jakby podchodzimy i drzewo nagle spada. No i co, znika? No bo tutaj nie możemy... Nie ma czegoś takiego jak drwalnictwo, jak w farmingu, więc... Co byśmy z tym drzewem zrobili, to nie wiem. O, jeszcze tu jest taki brzydki krzak, był przy domu. No te tutaj to jak jakieś ozdobne wyglądają, więc ich chyba wycinać nie będę.
Ten tutaj również niech zostanie. No dobra, więc krzaki wycięte. Piły już nie potrzebuję. Teraz wezmę sobie właśnie tą wykaszarkę. O! I trzymam teraz ją w dłoniach, jak widzicie. I też tutaj nic nie klikam, ona działa automatycznie. Podchodzę, no i trawa się, o, kosi. Szczerze mówiąc, chciałbym tego typu kosę spalinową w farmingu. Znaczy się są w modach, bo kiedyś używałem, przecież robiłem jeszcze w Farmingu 15 test dziwacznego moda i to była właśnie kosa spalinowa, też chyba jest do 17 jako mod, ale oryginalnie też by było całkiem fajnie mieć. No po prostu machamy i ta trawa jest tutaj wykaszana, no widać, że tutaj trawy nie ma, a tu jest, kosi zarówno taką małą, jak i taką większą. Tylko czasami to raz działa, raz nie działa, no tak czy siak, trochę jest to pacochłonne, więc trzeba by się namęczyć. Ale czemu ja taką małą trawę koszę? Ja chcę wykaszać o tego typu duże jakieś, o, trawę, jakieś takie duże już naprawdę kępy czy coś, a taką małą to ja sobie zostawię. Jestem ciekaw, czy to w ogóle odrasta, albo jeżeli już odrasta, to po jakim czasie? Tego to nawet nie wiem. O, tu jest dużo jakiejś tam trawy, takiej dużej. Więc tutaj sobie powycinam, żeby było ładniej. Tylko to trochę chaotycznie wygląda, bo tak muszę cały czas machać, żeby to wykaszało i to pewnie za dobrze na filmiku nie wygląda, ale to tak trzeba machać, bo inaczej to... Bo to kosi tylko tak o, przed sobą, jak idziemy. W sumie mogę w ten sposób kosić, czyli po prostu iść, o, i będzie się kosić. O, jeszcze tutaj, ile jest trawy koło budy. Dobra. Tu jest jeszcze trochę. Tutaj też. Okej, gdzie jest jeszcze jakaś duża trawa tutaj w pobliżu? Bo tylko ją chcę wykaszać. Tej małej to w sumie nie ma sensu. No jeszcze tutaj trochę przy samym domu. Tylko właśnie nie wiem, jak jest z jej odrastaniem. Czy odrasta lub po jakim czasie ewentualnie, to tego to akurat nie wiem. O, kwiatki też kosi jak coś, więc trzeba uważać. O, jeszcze tutaj trochę zostało. I tutaj. Dobramy sobie jeszcze też wykoszę, żeby wjazd był ładny, przynajmniej z tej strony. No jeszcze tutaj trochę, dobra, już chyba starczy. No i pięknie wykoszone, no jeszcze tutaj został taki mały mijak. O, dobra. Skończone, teraz jak dla mnie wygląda to wszystko o wiele ładniej. Więc przyszła pora na pokazanie innych rzeczy, o których powiedziałem, czyli na przykład teraz możemy zmienić sobie kolor pojazdu, ale chyba tylko tych, które kupimy. Nie jestem pewien, czy tego na przykład starego ciągnika możemy zmienić kolor. A gdzie ten stary ciągnik jest w ogóle? Ja go gdzieś zostawiłem? Jak wykonywałem chyba jakąś misję czy coś? Nie, a on pod sklepem chyba został. A w nosie z tym starym ciągnikiem, on tak nie jest mi potrzebny. No więc tak, tutaj mamy... miejsce, gdzie wcześniej mogliśmy tylko uzupełnić paliwo w pojeździe. Teraz to miejsce ma więcej zastosowań. Jest to tak jakby warsztat. Możemy tam oczywiście nadal ciągnik zatankować, jeżeli tego wymaga. Aczkolwiek możemy również tu zmienić kolor i pojazd umyć, bo również po ostatniej aktualizacji pojazdy się brudzą podczas wykonywania prac polowych. Na polu się po prostu będą pojazdy brudzić i również możemy je tu myć. W przyszłości ma to chyba zostać jakaś taka bardziej... znaczy tak, bo na razie chcemy umyć pojazd. Momencik. Wjeżdżamy tutaj, klikamy Enter, no i mamy takie menu. Możemy tutaj, no, paliwo, dolać paliwa. Możemy tutaj umyć pojazd, po prostu klikając i on się będzie myć, choć on nie był brudny. Ale chyba w przyszłości mają dodać, że będziemy latać może z myjką ciśnieniową czy coś, jak w farmingu, nie jestem pewien. No i teraz... mamy tutaj opcję właśnie zmienienia koloru. Mój jest obecnie w takim... ten ciągnik ma obecnie taki właśnie kolor, lecz możemy go sobie zmienić. Tutaj możemy sobie tak używać... możemy zmieniać odcień czerwieni, zieleni oraz koloru niebieskiego i w ten sposób sobie jakieś tam kolory właśnie robić, jak widzicie. O, różne sobie można kolory stworzyć. Jako iż ten ciągnik jest niby marki Lindner, to ja będę chciał stworzyć kolor czerwony, bo Lindnery to dla mnie się kojarzą tylko z kolorem czerwonym, takim dość mocnym. O, coś takiego.
I pięknie kolor ciągnika zmieniony. I teraz wygląda jak już taki prawdziwy Lindner, a nie w jakimś takim dziwnym kolorze. Teraz o wiele bardziej mi się ten ciągnik podoba. Aczkolwiek jestem ciekaw, czy da się kombajnu również zmienić kolor, bym sobie go przerobił. O, chyba zmienili w oglądu, przecież w poprzednim odcinku chyba trochę innego koloru, teraz bardziej przypomina klasa. Ej, faktycznie, chyba trochę zmienili kolor kombajnu po aktualizacji, bo teraz klasa imituje... Nie, to nawet go nie będę zmieniać, on już fajnie wygląda jak jakiś klas. Nie no, zmienili chyba kolor, bo w poprzednim odcinku wydaje mi się, że był trochę inny. Może przyczepy też możemy zmienić kolor, ale mi się akurat ten podoba. Kolejną fajną nowością są przystanki autobusowe i to jest naprawdę bardzo pomysłowy sposób rozwiązania problemu z szybką podróżą, bo chyba kiedyś narzekałem, że brakuje mi w tej grze szybkiej podróży, bo mapka jest całkiem spora, pojazdy nie są najszybsze i podróż z, nie wiem, z tego miejsca do tego potrafiła wcześniej zająć naprawdę długo i właśnie narzekałem, że nie ma tutaj systemu szybkiej podróży. Na szczęście teraz coś takiego otrzymaliśmy i to zostało rozwiązane w sposób naprawdę ciekawy, bo mamy po prostu, o, coś takiego, czyli przystanki autobusowe. I no autobusy tutaj co prawda nie jeżdżą, ale to służy jako taki pomysłowy sposób właśnie szybkiej podróży, czyli podchodzimy, wchodzimy na taki przystanek, klikamy Enter i wybieramy, akurat znajduje się teraz tutaj, no to sobie wybieram, gdzie bym chciał się teraz udać, no to wezmę, że gdzieś tutaj, kliknę, będzie chwilę tam wczytywania i w tym miejscu się zaraz pojawię. No, i już jestem prawie, że na drugim końcu mapki, tylko był czarny ekran, trochę wczytywania, nie trwało to jakoś super długo. I voilà, mamy system szybkiej podróży i to naprawdę ciekawie rozwiązany, bo mamy po prostu przystanki autobusowe. To jest naprawdę fajny pomysł, nie spodziewałem się, że w ten sposób twórcy to rozwiążą. Chyba możemy tutaj pieszo podchodzić i się tak jakby no teleportować, ale nie jestem pewien, czy jak staniemy ciągnikiem nawet, to chyba też możemy się przenieść z ciągnikiem. W sumie może nawet to sprawdzę, więc wracam tutaj. Dobra, jestem znowu pod domem. A, wiem, podjadę tym pick-upem i zobaczę, czy dam radę również się przetransportować z pojazdem, bo to by było fajne, bo moglibyśmy, wiecie, jak mamy podczepiony jakiś ciągnik, mamy jakiś pług do ciągnika podczepiony, chcemy gdzieś jechać i orkę zrobić, gdzieś na polu, który jest daleko, to po prostu się używamy przystanku autobusowego, wtedy to już by miało trochę mniej sensu niż jakbyśmy szli pieszo, ale to też by było fajne, zaraz zobaczę. No i nie wiem, chcę gdzieś tutaj. O! I w ten sposób też można, super sprawa po prostu, ja! Dobrze, że oni to dodali, naprawdę świetny pomysł, mieli co jak co, to akurat przyznaję. No, czy jest coś nowego w sklepie? Podejrzewam, że nie, ja już tam wszystko kupiłem chyba w poprzednim odcinku. Nawet tych maszyn spod sklepu nie pozabierałem niestety. O, przyjechałem po czymś zbożu trochę. O, tu jest ten stary ciągnik właśnie. Ale nic nowego w sklepie nie ma. Muszę pozabierać te maszyny w końcu kiedyś. No, sobie po prostu zrobię w ten sposób, że wezmę ciągnik, popodczepię maszyny i będę jechać po prostu na przystanek, żeby z powrotem wrócić na farmę. No to jest naprawdę bardzo fajna funkcjonalność, podoba mi się to. Czekajcie, czy ja jadę w ogóle... Gdzie ten przystanek był, bo zapomniałem. Jeszcze się tutaj w tej mapce za bardzo nie orientuję. Ej, tu gościu jakiś biegnie. Tylko ciekawe, czy on biegnie... Nie, nie wiem czemu ten gościu biegł, myślałem, że dla sportu, ale albo uciekał przed dzikiem, czy coś? Ha, cholera ich wie. Gdzie jest ten przystanek? A, tam jest, dobra, bo chcę na gospodarkę wrócić. No, i z powrotem w domu. I chyba to wszystko, co chciałem właśnie pokazać, co zostało w tej najnowszej aktualizacji dodane, czyli fajne rzeczy, przystanki autobusowe, super sprawa. Również został dodany ten łapanie ryb na wędkę, ale to pokażę w przyszłości. Ta piła łańcuchowa to nie w ostatniej aktualizacji, ale to też jest nowa rzecz, którą pokazałem. O, zmienianie koloru
maszyn, to, że maszyny mogą się brudzić, to jest no fajne zmiany i w najbliższych aktualizacjach również spodziewałbym się jakichś naprawdę ciekawych zmian. Podoba mi się, że ta gra jest dość dynamicznie rozwijana, że tu jest sporo nowości dodawanych, aczkolwiek jeżeli chodzi o stronę techniczną, to wciąż tutaj za dużo nie jest, wydaje mi się, jakoś poprawiane, a szkoda. To akurat wymaga, co jak strona techniczna tej gry, to wymaga naprawdę sporej ilości pracy, bo jakieś nowości dodawane są, ale za bardzo, jeżeli chodzi o poprawienie jakości tej gry, to jeszcze tak... Za to się jeszcze twórcy za bardzo nie wzięli, ale liczę, że zrobią to w najbliższym czasie. Więc myślę, że w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć!